Radio Szczecin poleca. Witajcie. Mamy środek tygodnia i kilka interesujących powodów do wyjścia z domu po południu. Na początek polecam zainteresowanym historią Szczecina kolejne spotkanie w Muzeum Narodowym. A o tym, jak zostać trenerem biznesu, opowie dziś w Starej Rzeźni Joanna Dudziak. O sobie samej mówi, że miała być chirurgiem plastycznym, a została przedsiębiorcą. Chciała pracować dla wielkiej korporacji, a jest właścicielką dwóch firm i trzech marek. Wieczorem czas na kulturę. W Maszewie spektakl Two Face. Twórcy zadadzą pytanie o własną naturę, ile potrzeba konsekwencji i determinacji, by stawić jej czoło i chociaż raz spróbować się jej przeciwstawić. A w Filharmonii w Szczecinie wystąpi dziś sekstet wokalny Promodern. 9 współczesnych polskich kompozytorów stworzyło utwory do sonetów Szekspira i to właśnie ten wyjątkowy repertuar usłyszycie wieczorem. Ten unikatowy projekt na 400. rocznicę śmierci autora został stworzony na specjalne zamówienie zespołu. Polecam. A dzisiaj w sieci wyłowiłam fenomen z Gruzji. Zespół trzech młodych wokalistek w szybkim tempie stał się jednym z czołowych towarów eksportowych Gruzji, a wszystko zaczęło się od wrzucenia amatorskiego nagrania do internetu. Film, na którym dziewczyny śpiewają tradycyjną gruzińską piosenkę, niespodziewanie dla wszystkich, osiągnął zawrotną oglądalność. Tak powstało trio Mandili. Lubimy takie historie. Udanego dnia. A i uważajcie na zachodniopomorskich drogach na to, co was wyprzedza. Radio Szczecin.